wszystkim nauczycielom, wszystkim pracownikom i Wam składam i sobie składam najserdeczniejsze życzenia z okazji tego Dnia Edukacji Narodowej. W imieniu uczniów i rodziców mam niezwykłą przyjemność powitać Państwa na dzisiejszym spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Serdecznie witamy Pana Dyrektora Szkoły Janusza Maciejewskiego, Panią Wicedyrektor Justynę Vogt-Bodo, Pana Wicedyrektora Andrzeja Kotwicę oraz wszystkich nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługę szkoły. Oświecenia uchwałą sejmową 14 października 1773 roku ustanowiono i powołano Komisję Edukacji Narodowej, powierzając jej całokształt prac związanych z organizacją szkolnictwa. Dziś szkoła jest nowoczesna, choć boryka się z wieloma problemami. Ulega przekształceniom, ale ma też swoje osiągnięcia, radości. Jest ogromną częścią naszego życia, naszą codziennością. Poezja to jest noc księżycowa. Wielkie uspokojenie, kiedy poziomki słodkie są w parowach i słodsze cienie. Dziękujemy nauczycielom biologii, którzy z takim zapałem uczą nas kochać przyrodę, dzięki którym... Kiedy na leśnej ścieżce spotykam żuka, który gramoli się na kopie w piasku, podchodzę, szastam nogami i mówię: dzień dobry, panie profesorze, pozwoli pan, że panu pomogę. Przenoszę go delikatnie i długo za nim patrzę, aż ginie w ciemnym pokoju profesorskim na końcu korytarza liści. Pamiętamy słowa nauczycieli od chemii, które tak cierpliwie wprowadzają nas w świat niezwykłych syntez, analiz i reakcji wymiany. Czy wy wiecie, co to jest chemia? Wy myślicie, pierwiastki, syntezy. Nie, ona śpiewa, gra jak kryształ, cała dusza toni w dźwięcznym, przejrzystym krysztale. Nauczyciele historii nie tylko potrafią ciekawie mówić o dawnych wiekach, ale i nas wychowują.
Nie tylko przyszłość wieczna jest, nie tylko. I przeszłość, owszem, wieczność jest dobą, co stało się nie odstanie chwilką. Wróci ideą, nie powróci sobą. O, miło jest patrzeć i dumać o świecie, gdy cisza za oknem szeleści taktami, a powiew historii jak anioł skrzydłami ciekawych wydarzeń nagarnia obficie. Paniom od geografii dedykujemy te słowa. Jutro popłyniemy daleko, jeszcze dalej niż te obłoki, pokłonimy się nowym brzegom, odkryjemy nowe zatoki, starym borom nowe damy imię, nowe ptaki znajdziemy i wody, posłuchamy jak bije olbrzymie zielone serce przyrody. Pamiętać zawsze będziemy o naszych nauczycielach fizyki, którzy tyle energii włożyli, by nas nauczyć logicznego myślenia, którzy powołując się na słowa Euklidesa powtarzali, w naukach ścisłych nie ma drogi specjalnie dla królów. Matematyko, jedyna prawdy opoko, celne z wieczności oko, patrzące na mnie bez kresem. Liczbo zbawicielko, wyniknij, stań się i wskaż mi. Nieubłaganym wzorem, ujmij, przemianuj i ujarz mi. Dziękujemy naszym WF-istom, dzięki którym z radością ćwiczymy nasze zmęczone ciała. Dziękujemy nauczycielom języków obcych, informatyki i nauczycielom przedmiotów zawodowych. To właśnie oni otwierają nam drzwi do Europy. Nie zapominamy także o naszych paniach w świetlicy, o katechetach, dzięki wysiłkowi których z dnia na dzień stajemy się lepsi. Nie zapominamy o pracownikach szkoły, którzy dbają o to, aby w szkole było bezpiecznie, czysto, po prostu jak w niebie. Szczególnie gorące podziękowania za trud, wytrwałość i opiekę składamy naszym kochanym wychowawcom. Silent tears keep pouring down from children's eyes. Too many lonely people ask, what have I done? Czas i miną lata. I nie wiem, ile lat upłynie nawet. Gdy przyjdzie rozwiązywać trudną sprawę, wrócą do nas słowa spośród ławek. Przypomnijmy sobie te szkolne czasy i to, że właśnie tę literę trzeba pisać. A kiedy staniemy u roztajnych dróg i ciężko nam będzie w niejednej chwili, zrozumiemy, że spłacić trzeba wielki dług i wytrwać, jak ci, co kiedyś nas uczyli. Tyle nam dali nauczyciele, tyle nam wiedzy tajemnej odkryli. Jak podziękować za wszystkie chwile, gdy ciężko było i oni byli. Mogę dać medal lub pieśń przeszykuję, ale ty wolisz zwykłe dziękuję. Niech wam nie zabraknie nigdy zdrowia, niech szkoła w dom się wspólny zmienia. Praca wychowawcy to praca niełatwa, bo często leniwa i krnobrna jest dziatwa. Kocha ona figle i chętnie się czubi, lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi. Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić, który gdy dorośnie, dopiero zrozumie, jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie. Któż to mnie uczy? Mnie, to polskie dziecię. Słuchać i patrzeć na piękno przyrody. Któż to rozjaśnia mój umysł tak młody i uczy bujać myślą po wszechświecie? Któż to mnie wspiera przykładem i radą, w głąb duszy siejąc nauki ziarenka? Twój rozum, serce i twoja to ręka wiodą mnie z każdą walczyć wadą. Ty mnie prowadzisz uśmiechem, zachętą, ty mną kierujesz wolą swą niezłomną. Więc idę, Panie, z wdzięcznością ogromną, nieść me życzenia dzisiaj w twoje święto. Ten, co kształci serca i umysły młode, ten, co ścieżki życia pokoleń toruje, tylko z kwiatów wdzięczności może mieć nagrodę, tylko z postępków, których przykłady wskazuje. Lecz nim życiem okazać będziemy to w stanie,
Żyj nam przez długie lata. Przyjm nasze wyznanie, że miłość się nie kończy, choć szkoły zakończą. Wszyscy nasi kochani nauczyciele, dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele. Za naukę, za trud, jaki jest składany, przeogromny bukiet życzeń składamy. Życzenia szczere, prawdziwe, z uczniowskich serc płynące, jak świeże kwiaty pachnące, kwitnące na polskiej łące. Nauczycielu, gdy kiedyś zejdą się nasze drogi, niech Ci będzie dzień tak błogi, jak dziś przy Twoim święcie, byś z uśmiechem mógł powiedzieć nam, żeś dobrych uczniów miał i żeś kochał nas zawzięcie. Komu nieba były wrogiem, zrobiły go pedagogiem. Ja się jednak z tym nie zgadzam, swoje zdanie wypowiadam. Chlubem jest i wyróżnieniem być nauczycielem. Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce. Za dar najpiękniejszy, za serce. Tymi słowami pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia za wielką cierpliwość, wyrozumiałość i trud włożony w nasze wychowanie. Z głębi serca dziękujemy Wam za wszystkie dni, które wspólnie przeżyliśmy. Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę, za każdy uśmiech, miłość, dobrą radę. W ciągu tych wszystkich lat, wychowując nas, staliście się naszymi przyjaciółmi, na których zawsze można polegać, którzy zawsze służą wsparciem. Jesteśmy pełni podziwu i wdzięczności za Wasz trud. Drodzy nauczyciele, przyjmijcie od nas, Waszych uczniów, najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Wam spokojnej pracy i wiele satysfakcji z niej płynącej, dobrego zdrowia i samopoczucia, spełnienia marzeń i realizacji zawodowych planów. Odzwierciedleniem naszych życzeń niech będzie piosenka i kilka wierszy polskich poetów. Serca wszystkich biją mocniej, a oczy wyrazić chcą dziękuję, i dłonie są drżące i gorące. Możemy złożyć Wam w ofierze? Czy tylko te serca na białym papierze? Nie, również młode serca, co nam w piersi biją, a nauczyciele niech nam 100 lat żyją. Przecież nasze losy składamy w ich ręce, więc nasze życzenia to 100 lat i więcej. Niesiesz słowo mozolne, słowo codzienne,
Patrz, jak rośnie słowo we mnie i jak nabiera mocy, jak każdym rankiem szkolnym wpisuje swoje życie w otwarte kraju karty. W dniu nauczyciela, w dniu waszego święta, staję przed wami, dziatwa uśmiechnięta, aby wam przekazać najlepsze życzenia i wyrazić słowem dzisiaj swe pragnienia. Niechaj w dobrym zdrowiu płyną wasze dni. Niech się staną jawą wasze piękne sny. Niechaj trud wasz zawsze plon obfity da. Niechaj wartość waszą cała Polska zna. Wiemy, jak wam ciężko bywa nieraz z nami. Trudna w szkole praca, pojmujemy sami. Lecz choć ciężka droga, zniosły nasze cele. Serce, co nas kocha, niech przebaczy wiele. Tyle jest zagadek na szerokiej ziemi, że ciągle pytamy, dlaczego i po co. Lecz jeśli czegoś dowiedzieć się chcemy, nauczyciel zawsze służy nam pomocą. Nauczyciel na zwyczajnej mapie, co jest niby obraz tęczy malowany, pokazać nie tylko kolorowy papier, ale ląd prawdziwy, szumne oceany. W książkach są litery, znaczki tajemnicze, a co znaczą, nigdy by się nie odgadło. Ale nasza pani i pan nauczyciel nauczyli, jak się czyta abecadło. Co się w świecie działo kiedyś przed wiekami, jakie były ludy, jacy królowie, wiemy o tym sporo, bo nam nasza pani już opowiadała i jeszcze opowie. A nauka bywa ciekawsza od bajek, trzeba tylko słuchać i uważnie patrzeć. Gdy wiedzy przybywa, to życie się staje o ileż piękniejsze, ciekawsze, bogatsze. Więc po latach, kiedy będziemy dorośli, skończywszy szkołę, pójdziemy przez życie, w naszych myślach, sercach i w naszej wdzięczności zostanie na zawsze nasz pan nauczyciel. Dla pani od polskiego, bukiecik maków polnych, biało-czerwona róża, dla pani od historii, dwie palmy smukłe, niby w zeszycie kaligrafii, litera I dla pana, co uczy geografii. Trzy razy trzy stokrotki, stokrotnie na rysunku, dodane, pomnożone dla pani od rachunków. Kalina z nad potoku z wierszem Lenartowicza, dla pana, co nas wnuty zawile wtajemnicza. Dla pana od przyrody storczyki bardzo rzadkie, dla pana od fizyki gałąź jabłoni z jabłkiem. A my jeszcze raz, niech żyją po 100 lat, niech żyją w zdrowiu, niech im dopisuje szczęście, naszym nauczycielom 100 lat i jeszcze więcej. Wieczorem ogarnięty moją ciszą, oni nie słyszą, a ja tak jak transie, te proste dźwięki mnie kołyszą, nade mną chmury wiszą, wszystko jest takie łatwe i paradoksalne. Zadowolony niosę radość dzisiaj wszędzie, znowu się uśmiecham, wiem, że wszystko dobrze będzie. Zagubiony w tłumie, chcąc odnaleźć się w tym pędzie, budę swoje życie na miłości w fundamencie. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami, z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami i nikt nie zabierze nam już ich, nie zabierze nic. Na 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 na. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami, z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami i nikt nie zabierze nam już ich, nie zabierze nic. Na 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 na
Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka. Czasem burzliwie szuka prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją. Któż z nas nie miał w życiu i nie wspomina z wdzięcznością takiego człowieka? Kapłana, nauczyciela, profesora lub przyjaciela, który umiał odsłonić nam nowy świat wartości i zbudzić dla niego trwały entuzjazm, czy nawet nadać cały kierunek życiu. W naszym świecie, w świecie wielorakiego postępu i rozwoju, ale i dominującego materializmu, młodzież szuka oparcia w Kościele, które kształtuje wiarę i ukazuje horyzonty chrześcijańskiego humanizmu. Jeszcze raz pozwolę sobie zacytować słowa Soboru z tego samego dokumentu. Piękne i wielkiej doniosłości jest powołanie tych wszystkich, którzy pomagając rodzicom w wypełnianiu ich obowiązku i zastępując społeczność ludzką, podejmują w szkołach zadania wychowawcze. Powołanie to wymaga szczególnych przymiotów umysłu i serca, jak najstaranniejszego przygotowania i ciągłej gotowości do odnowy i dostosowania. Tego wszystkim Wam, drodzy bracia i siostry, z całego serca życzę. Tego życzę polskiej szkole i społeczeństwu, całej ojczyźnie. Papież Jan Paweł II, Włocławek, 6 czerwca 1991 roku. Zwracam się również do Was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych Wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi Was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca. A nade wszystko domagają się od Was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie. Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, ażeby stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu. We wszystkich szkołach niech panuje duch koleżeństwa i wzajemnego szacunku, co było i jest charakterystyczne dla szkoły polskiej. Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych, tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi. Trzeba, aby ten klimat przyczynił się do tego, by dzieci i młodzież mogły otwarcie przyznawać się do swoich przekonań religijnych i zgodnie z nimi postępować. Starajmy się rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci i młodzieży uczucia patriotyczne i więź z ojczyzną. Wyczulać na dobro wspólne narodu i uczyć młodzież odpowiedzialności za przyszłość. Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można bowiem służyć dobrze narodowi, nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój dom rodzinny, kraj. Drodzy nauczyciele i wychowawcy, z uznaniem pragnę podkreślić trud, jaki wkładacie w wychowanie młodego pokolenia. Serdecznie Wam dziękuję za tę szczególnie ważną i trudną pracę. Dziękuję za Waszą służbę ojczyźnie. Sam mam osobisty duch wdzięczności wobec polskiej szkoły, wobec nauczycieli i wychowawców, których pamiętam do dzisiaj i modlę się za nich codziennie. To, co otrzymałem w latach szkolnych, do dzisiaj owocuje w moim życiu. Papież Jan Paweł II podczas mszy w Łowiczu 14 czerwca 1999 roku. Chcesz widzieć skąd ten świat, z jakich gwiazd spadł? Skąd się wziął księżyc, ja i kwiat? Wciąż pytasz mnie, a ja nie wiem prawie nic. Może tylko tyle, że tak pięknie żyć. Pięknie żyć znaczy kochać świat. Pięknie żyć tak jak żyje ptak. Pięknie żyć tańczyć tak jak wiatr. Ziemi życzyć jak najdłuższych lat. Chcesz znaleźć skarb i śnić najwspanialsze sny.
gdzie i jak. Ty podpowiesz mi, jawa jak sen, jak baśń, czarodziejska nić. Jeśli mi uwierzysz, że tak pięknie żyć, znaczy kochać świat. Pięknie żyć, tak jak żyje ptak. Pięknie żyć, tańczyć tak jak wiatr, a ziemi życzyć jak najdłuższych lat. Pięknie żyć, znaczy kochać świat. Pięknie żyć, tak jak żyje ptak. Pięknie żyć, tańczyć tak jak wiatr, a ziemi życzyć jak najdłuższych lat. Przed nami Dzień Edukacji Narodowej. Święto, jak żadne inne, doceniające wasz trud i wysiłek włożony w naszą edukację. Nie jest łatwo wyrazić podziękowania, które dosłownie oddałyby naszą wdzięczność za życzliwość i zaangażowanie w przekazywanie nam niezbędnej wiedzy merytorycznej oraz kształtowanie naszej osobowości, opartej o właściwy system najbogatszych wartości etycznych i moralnych. Podziękowania w różnym stopniu należą się naszym wychowawcom, jak również całemu gronu pedagogicznemu. Każdy bowiem nauczyciel, bez względu na swoją profesję, z pewnością dołożył swoją cegiełkę w procesie naszego wewnętrznego rozwoju. To właśnie on podejmuje się zadań najbardziej wymagających i niełatwych. On próbuje zainteresować ucznia swoim przedmiotem. On wykorzystuje w tym celu różnorodne i niejednokrotnie zaskakujące metody i środki. On w końcu pomaga przezwyciężyć nieuniknione trudności, motywuje i wspiera. Pragniemy zatem dziś podziękować nauczycielom, którzy przecież występują również w roli wychowawców, za ogromne poświęcenie, zaufanie i oddanie, za to, że byli i są z nami w chwilach naszego zagubienia, czasem nawet osamotnienia. Nieraz przyszło nam wspólnie dzielić chwile radosne, pełne uśmiechu oraz smutne, pełne rozgoryczenia i rozczarowania. Najważniejszy był jednak fakt, że zawsze możemy liczyć na pomoc grona pedagogicznego, które przygotowuje nas do dalszej drogi życiowej, dalszej edukacji, do udanego startu w dorosłą przyszłość. Nauczyciele podjęli niełatwy trud wychowania kolejnych pokoleń, wykazując się przy tym ogromną odwagą, mądrością, a także troską o nasze dalsze, nieznane losy. Składamy im za to dozgonne podziękowania, wykrzykując głośne: Naprawdę nie przypuszczałem, że mamy w pierwszych klasach, bo to pierwsza klasa, pierwsza TF z przyjaciółmi przygotowała ten program tak poruszający. I mamy tutaj naprawdę wiele utalentowanych osób, właściwie wszystkie, które występowały, są bardzo, bardzo utalentowane, a naszą rolą jest, żeby te talenty rozwijać. Bardzo dziękujemy za te miłe słowa, bardzo dziękujemy za te wszystkie życzenia.
chyba dawno nie mieliśmy tak udanej akademii z okazji Święta Edukacji Narodowej. Mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości. Wszyscy świetnie wypadliście. Bardzo wam dziękujemy za te wrażenia artystyczne.